Siema ziomki! Dobro wracać z trzecim odcinkiem naszego cyklu Setka na 100 najfajniejsze noclegi świata. Tym razem, kochani, teleportujemy się w 10 niesamowitych miejscówek, gdzie spanie to czysta poezja. Od bajkowych chatek po lodowe iglo i podwodne apartamenty będzie grubo, egzotycznie i z przygodą jak u Indiana Jonesa. No to odpalamy turbo, bo szkoda gadać, spać trzeba. Pierwszy przystanek na naszej hotelowej mapie to Belgia, a konkretnie La Balade de Jniom. To istny labirynt wyjęty z bajki, gdzie każdy pokój to osobna historia. Wyobraźcie sobie, że śpicie w brzuchu drewnianego konia trojańskiego albo w chatce Babi Jagi. W tym miejscu nuda nie ma wstępu, bo za każdym rogiem czai się jakaś niespodzianka. Z bajkowej Belgii przenosimy się do gorącego Egiptu, a konkretnie do oazy Siwa. To właśnie tam, pośród bezkresnych piasków jak z Faraona, znajduje się Adrere Amellal, połączenie oazy spokoju z luksusem na bogato. Zapomnijcie o klimie i telewizorze. Tutaj rządzi natura. Ściany z gliny, meble zrobione z tego, co dała Matka Ziemia, a do tego widok na oazę i pustynię, jak z pocztówki. Wieczorkiem siadamy na tarasie, podziwiamy gwiazdy i czujemy ten prawdziwy klimat Orientu. A rano czeka nas śniadanko z lokalnych specjałów, palce lizać. Pędzimy do Norwegii, do Sorisniva Iglo Hotel, hotelu zbudowanego w całości z lodu i śniegu. Ściany, meble, a nawet szklanki, wszystko z lodu jak w Królowej Śniegu. Ale bez paniki, w środku jest cieplutko i przytulnie. Można się otulić w ciepłe skóry reniferów i napić się grzańca. Atrakcji tu co grochu z kapustą, przejażdżki psimi zaprzęgami, skutery śnieżne, a nawet zorza polarna na żywo. Z mroźnej Norwegii przenosimy się do słonecznej Tajlandii, a konkretnie do Kemala. Domki na drzewach jak utarzana, baseny infinity z widokiem na dżunglę, a do tego spa i restauracje serwujące tajskie przysmaki. W Kemala można odpocząć od miejskiego zgiełku i poczuć się jak w Jumanji. Teraz czas na Szwajcarię i hotel Escher Cliff. Ten hotel jest dosłownie przyklejony do klifu, ponad 1600 metrów nad poziomem morza. Widoki zapierają dech w piersiach, ale żeby się tam dostać, trzeba się trochę spiąć. Najpierw wjazd kolejką linową, potem spacer po górskim szlaku. Ale warto, bo z tarasu hotelu rozpościera się niesamowity widok na Alpy. Przenosimy się na gorącą pustynię, a konkretnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Qasr Al Sarab Desert Resort. Luksusowy hotel, w którym można poczuć się jak w baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Baseny, spa, restauracje serwujące dania kuchni arabskiej, a do tego niesamowity widok na pustynię. Luksus jak u szejków. Lecimy do tropikalnej Panamy, a konkretnie do Canopy Tower. Ten niezwykły hotel to dawna wieża obserwacyjna, która została przekształcona w luksusowy hotel dla miłośników ptaków. Znajduje się on w samym sercu dżungli, a z jego szczytu rozpościera się niesamowity widok na okolice. Idealne miejsce dla fanów pamiętnika z dżungli. Teraz czas na Szwecję, a konkretnie na Sala Silvermine. Ten hotel znajduje się 155 metrów pod ziemią, w dawnej kopalni srebra. Ale spokojnie, w środku jest sucho, ciepło i przytulnie. Atrakcji tu co niemiara. Zwiedzanie kopalni, przejażdżki łodzią po podziemnym jeziorze, a nawet możliwość zorganizowania kolacji przy świecach. No i ten niesamowity klimat, jak w kopalni krasnoludów. Wracamy do słonecznej Tajlandii, a konkretnie do Anantara Golden Triangle. Ten luksusowy hotel to prawdziwy raj dla miłośników zwierząt, a konkretnie słoni. W Anantara Golden Triangle można nie tylko obserwować słonie z bezpiecznej odległości, ale także je karmić, kąpać, a nawet wybrać się na przejażdżkę na ich grzbietach. Prawdziwe przygody Kubusia Puchatka. Na koniec zostawiliśmy sobie prawdziwą perełkę. De Muraka by Konrad na Malediwach. Ten luksusowy hotel to spełnienie marzeń o spędzeniu nocy pod wodą.
Demuraka to dwupoziomowa willa, z czego dolny poziom znajduje się 5 metrów pod powierzchnią oceanu. Jak w Gdzie jest Nemo. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży po najbardziej niesamowitych miejscach noclegowych na świecie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka wycieczka i że zainspirowała Was do odkrywania nowych, niezwykłych miejsc. Do zobaczenia w kolejnej podróży.